Pyta.pl. Jesteśmy pod strażą pożarną na placu Unii Lubelskiej 11 listopada 2023 roku. Zanim udamy się na marsz 11 listopada, na tradycyjny, standardowy marsz, udajemy się na demonstrację antyfaszystowską, na taki marsz alternatywny, lewicowy marsz niepodległości. Tutaj już się zbierają pierwsi demonstrujący. Będziemy tylko tak chwileczkę, żeby ich pokazać, żeby się nie spóźnić na właściwy marsz. Razem ze mną, z nami oczywiście Ksenia Kodymowska, jest SQ, Andrzej, i postaramy się odwiedzić obydwie te ważne imprezy i zobaczyć, czy prawica czuje się zagrożona i czy lewica czuje się wykorzystana, no bo jednak, no cóż, niby dostali się do władzy partii lewicowej, przedstawiciele ruchów lewicowych, a no nie zapowiada się na to, żeby takie naczelne postulaty jak legalizacja związków partnerskich czy też legalna aborcja miały się stać rzeczywistością. Zobaczymy, porozmawiamy, come on. Dzięki temu, że są transparenty, dzień dobry, można zobaczyć mniej więcej, jakie hasła dzisiaj będą obowiązywały. Solidarność, naszą obronę, dostęp do bezpiecznej, legalnej aborcji. Właśnie, o to też chciałem spytać, bo taki trochę poczucie sukcesu, prawda, po marszu miliona serc, bo jednak opozycja stworzy rząd, a z drugiej strony, no czy są szanse jakieś realne na to, że te postulaty lewicowe faktycznie zostaną spełnione? Cztery lata na to mamy, żeby ich przekonać. Jak nie teraz, to za chwilę, ale się nie poddamy. I związki partnerskie, legalizacja i też to wszystko, i legalna aborcja do 12 tygodnia, tak? To wszystko, no oczywiście. To było w kampanii, to nie odpuścimy. Tego oczekujemy. Jak PSL będzie chciał się wykręcić. PSL? Nie mogą się wykręcać. Ja jestem rolnik, nie będę na nich głosować. A, dotychczas pani głosowała na PSL, tak? No, przecież trzecia droga weszła dzięki temu, że ja głosowałam na PO. Ski zabieg był taktyczny, rozumiem. Dobrze, w takim razie tak, bo w zeszłym roku głównie było na tej demonstracji o uchodźcach. Dzisiaj rozumiem głównym takim tematem jest to, żeby dostały przypilnowanie, żeby rząd dotrzymał słowa. Oczywiście, inaczej suweren potrafi się odpłacić odpowiednio wybory następnej do samorządów i potem także... Do Unii Europejskiej i prezydent, także nie ma muszą się starać. Muszą się starać, absolutnie. Nie odpuścimy. Nie odpuścimy nic, nawet na milimetr. Dużo flag czerwonych, flag też z trzema strzałkami standardowymi, czy strzałki z nadpałki oczywiście. Kocham Polskę, a nie faszyzm. Czyli tutaj ludzie, którzy zdecydowanie nie kochają faszyzmu, bo kochają Polskę, a nie faszyzm. Czy mogę w dwóch słowach pytanie, że tak, bo jednak udało się aktualny rząd... Dobrze. Obalić, nie kochają faszyzmu, to bardzo dobrze, że go nie kochają, ale rozmawiać również nie chcą. Tam homo komando. O, słyszysz? Co? Mówi, że jak przyjdzie pytanie. O, dzień dobry, tutaj są jakieś instrukcje dla Pyty.pl. Przed chwilą, tak, instrukcje były dla Pyty.pl właśnie przed chwilą. Nie wiemy, kto dawał, chcemy też posłuchać, co mamy robić. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry, jak ust samopoczucie, Jaoku? Bardzo dobrze, świetna pogoda. Idź do swoich, co? Do swoich, są jacyś moi właśnie. Jestem u swoich, jestem u tych, którzy kochają, którzy... Powinieneś być u narodowców, faszysto. Ojejku, bardzo brzydkie słowa z twojej strony. Natomiast może powiesz w dwóch słowach, czy jakieś, czy oczekiwania masz... Z faszystami nie rozmawiam. Aha, rozumiem. To jak wiesz, co to jest? Ja no, wiem, a on szuka na grupie Gocławia cały czas znajomych kolegów, pisze, że ktoś się chce z nim spotkać i tak? Nikt mu nie odpisuje. Mówi coś ten chłopiec, żeby dzień dobry, proszę nas nie nagrywać, tak? Nie rozmawiać z nimi, nie rozmawiać z nimi. Tak tłumaczy ten młody chłopak z szalikiem, z napisem witamy uchodźców. Tłumaczy panom policjantom, że nas nie lubi i tu policjant mu tłumaczy, że to tak nie działa, tak? O właśnie. Policja już zrozumiała, że to tak działa, że jeżeli będę przeszkadzał, a przeszkadzaniem nie jest rozmowa z ludźmi, którzy chcą ze mną rozmawiać, prawda? Może w dwóch słowach pan się zgadza z tą opinią jak najbardziej. Tak właśnie, przeszkadzaniem jest zakłócanie demonstracji, a nie moje same przebywanie. Znaczy tutaj jest bardzo mi przykro. Przyszła policja, dobra. Dobra. Zdobyłby się. Dobra, trwa naradzanie się. No właśnie. Pan ma bardzo fajną maseczkę, taką kominiarkę, która zasłania też oczy. Całą twarz, taką trochę burkową, burczaną. Co? Można, tak?
Można, czy widać w tym dobrze, czy... Niepodległości jest Straż Narodowa, to tutaj jest jaka Straż Bezpodległości? Tak, właśnie. Przepraszam bardzo, bo na Marszu Niepodległości jest Straż Narodowa. Jak się nazywa ta, jak się nazywa ta formacja tylko? Chciałem się spytać, która pilnuje straży. Po tamtej stronie, idź. Idź stąd. Dobrze, rozumiem. Wykluczony. Nie, właśnie nie. Ale nie, bo policjanci zrozumieli, że nie możesz tak po prostu wykluczać, więc trudno, przykro mi. Nie zostałem. Nie zostałem. Nie, no ty odejdź, ja stoję w swoim miejscu. Ty zostałeś wyproszony, wypraszam cię. To za ludzie, proszę państwa. Niby tolerancyjne środowiska, jednak najbardziej nietolerancyjnie. Zaraz idziemy tam, gdzie jest miło i sympatycznie, gdzie nie ma takiego bólu tyłka. Tu proszę zobaczyć, jakaś mała kraksa się zdarzyła. Niestety podczas wyjazdu. Szkoda, no. Podczas przyjazdu na demonstrację. No cóż, tak właśnie wygląda demonstracja, której nazwy nawet nie znamy, ponieważ istnieje totalna blokada informacyjna. Blokada nawet jest tak silna, że ludzie, którzy na nas patrzą, mają specjalne siatki, proszę pokazać, na oczach, żeby dobrze nas nie widzieli, ponieważ samo patrzenie na nas może spodobać sam. Czy tutaj też protestują zieloni? Chyba tak, niektórzy są... Jeżeli tak, to stwierdzam, że ten samochód nie spełnia norm emisyjno-pali. Tak? Cholera, nie czujesz tego? No czuję faktycznie. Ej, wy jesteście ekologami, jak ten samochód dymi, smrodzi, to jest masakra. Wierzycie, że spełni, że lewica, że nowa koalicja spełni trochę obietnice wyborcze? Czy chodziło tylko o obalenie PiSu? Trochę spełni, bo chodziło o pewną wizję Polski jako kraju praworządnego, czyli takim, gdzie instytucje działają. Przynajmniej część instytucji uda się naprawić, przynajmniej uda się naprawić relacje z Unią Europejską i ogólnie stosunki międzynarodowe, bo już w 2014 roku były pierwsze przecieki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, że tam świeci pustkami. Liczę na to, że pewnie od nowego rządu, czy pewnie za około miesiąc, przynajmniej część instytucji zacznie działać w miarę poprawnie. A nie boisz się, że trochę środowiska lewicowe zostaną wykorzystane, że jakby brane były do walki, a teraz te postulaty lewicowe nie będą spełniane, czy nie obawiasz się tego? To bardziej ludzie z środowiska lewicy powinni się tego obawiać, ja się zajmuję raczej samorządami. Więc moje obawy są bardziej tak, ile to zajmie. I faktycznie bardziej mi tutaj by zależało na tym, żeby przynajmniej w końcu pojawiła się nowa jakość polityczna w rozliczaniu polityków każdej opcji politycznej. Bo faktycznie w 2007 roku, kiedy część działaczy Platformy nie przyszła na głosowanie w sprawie wotum, w sprawie Trybunału Stanu dla Ziobry, dlatego nie dostał zakazu wykonywania misji publicznych i dlatego go mieliśmy teraz w tym rządzie. Gdyby oni wtedy się zmobilizowali, to rządy PiS-u wyglądałyby kompletnie inaczej, właśnie przez to, że Ziobry by w nim nie mogło być. Czyli teraz trzeba rozliczać przede wszystkim. Tak, trzeba rozliczać, zacząć w końcu tą grubą krechę, że od teraz każdy polityk powinien zacząć się bać. Bo w ciągu 3 lat faktycznie politycznie zrobiliśmy duży skok w jakości społeczeństwa obywatelskiego i bardziej obserwujemy polityków. Mamy teraz większe zaangażowanie na Twitterze czy na Facebooku, na profilach polityków. I jest to, że Polacy się w końcu obudzili i w końcu pójdziemy w dobrą stronę, jeśli chodzi o takie społeczeństwo świadome aktywności politycznej. Znaczy my jesteśmy porozumieni polskich socjalistów, ponieważ myśleliśmy z PPS-u, z pewnych względów. No niestety jesteśmy małą grupą ogólnopolską, jesteśmy w Łodzi, jesteśmy w Krakowie, w Gdańsku. I przyszliście tutaj dzisiaj obchodzić Dzień Niepodległości? No oczywiście. A dlaczego nie tam z tymi głównymi obchodami Marszu Niepodległości, tylko tutaj? Znam Roberta Bąkiewicza, ale z nim w życiu. Można iść, ale trzeba wiedzieć pod jakimi hasłami. Chyba nawet nie jest Bąkiewicz, w tym roku chyba nawet nie ma Bąkiewicza, chociaż nie wiem. No ale to nie. Jest ciąg... Skąd pan go zna? Ja się zajmuję historią, a więc on, no, bywało tak, że razem paliliśmy za kościołem Świętego Krzyża, ja mu opowiadałem o historii. Jakie dzisiaj postulaty? Tutaj sprzeciw wobec narodowego przekazu, narodowych, tutaj skrajnych, nacjonalistycznych, bardzo pejoratywnych standardów cechujących właśnie tamten Marsz Niepodległości, czyli zachęcanie, namowa nienawiści, zachęcanie do nienawiści wobec ze względu na rasę, przynależność religijną i narodowość. Cześć, przepraszam, jakie są wasze główne postulaty dzisiaj? Czekaj chwileczkę. Dobra. Robimy akcję z podróżowaną bankomatu. Chodźcie. Można?
Dzień dobry, co to jest za zgrupowanie, jakie są wasze postulaty? Jakieś postulaty? Przeciwko faszyzmowi. Okej, a to szczerze, jak ten faszyzm się teraz objawia? Jest w Warszawie całkiem spory marsz faszystowski. Dzisiaj? No dzisiaj. Okej, a czy teraz jak władza się zmieniła, myślicie, że ten faszyzm będzie mniejszy? Teraz u władzy będą faszyści po kroju Giertycha, więc no kurczę, faszyści nadal są u władzy. A czy myślicie, że ten Giertych naprawdę będzie sprawował tą władzę? Jakkolwiek? No i... tak, będzie otrzymał mandat poselski z Koalicji Obywatelskiej, której postulaty są raczej lewicowe, więc jak to będzie? Nie są lewicowe, są skrajnie prawicowe. Są wolnorynkowe, my jesteśmy socjalistami i sprzeciwiamy się rządom kapitału. Przepraszam, to jest kaczka BDSM? Można dwa słowa o kaczce BDSM? Można, ale po angielsku. In English, BDSM duck. Why BDSM duck? No, this is not SM, this is to stop him biting and quacking too much. Okay. Yeah. This is some political connection? It is a political connection, yes. Where are you from? I'm from Warsaw now, but my Polish is quite bad. Dzień dobry. Mogłabym się dopytać o ten transparent, prawa zwierząt. Może pani rozszerzyć, dlaczego akurat prawa zwierząt? Taki sobie wybrałam, ponieważ uważam, że to jest, znaczy wszystkie hasła, jakie tutaj są na transparentach, są ważne i istotne, nie tylko dziś, tylko przez cały rok, ale wybrałam to, bo to jest jakby mi bardzo bliskie. Jest pani wegetarianką? Tak. Dobra, to wszystko, dziękuję. Dzięki. Zobaczywszy demonstrację na Placu Unii Lubelskiej, udaliśmy się na tę większą, na tę narodową demonstrację. Znaczy udaliśmy się. Zakładamy, że uda nam się dotrzeć, bo miasto jest poblokowane kompletnie. Chyba tak specjalnie też zostało zrobione, żeby te demonstracje nie były bardzo blisko siebie, bo kiedyś zrobiono tak, że one były blisko siebie i to się dobrze nie skończyło. Zobaczymy, czy nam się uda. Od razu po wyjściu z przejścia podziemnego Warszawa Centrum naszym uszom dał się słyszeć mocny riff zespołu hardcore punkowego albo jakiegoś metalowego, dokładnie nie wiemy, a naszym nozdrzom dał się wyczuć zapach dymu. Nastroje czy świetne, czy jak coś się może nie podoba? Dopiero weszłam, ale mam nadzieję, że będą świetne, bo to jest ważny dzień i ważna walka. Pani jak nastrój? Pamiętaj pan. Tak, jestem na pewno. Jak nastrój, bo mówił pan, że nie będzie pana. Nie, ja nie mówiłem, że nie. Mówiłem, że będę witał, ale nie będę szedł, także... Czyli będzie tam spał. Tak, i będę witał, bo nie mogłem inaczej postąpić, widząc tylu naszych tu rodaków, patriotów, i to by było po prostu no, nieakceptowalne dla mnie i dla nich chyba też, bo no, przecież działamy tutaj w tym kierunku, aby Polska była Polską, aby jeszcze Polska nie zginęła, więc no, musiałem tu być i witam tutaj, bardzo chętnie pozdrawiam. Bardzo dziękuję, że tylu rodaków tak właśnie fajnie reaguje no, na moją tu skromną osobę i jestem bardzo wdzięczny. Myślę, że nie będzie żadnej burdy? No trochę tutaj, ale to tak, zawsze coś tam jest. Nie, na razie nie, także spokojnie. Także. Miłego marszu, do widzenia. No co? Robicie zdjęcie, w nie no, bo ty Jelnackiego. Zbira mordująca kobiety. Tutaj. Jak nastrój dzisiaj? Nie wpuścili panią na obchody? O, pytam. Cześć. Dzień dobry. Dwóch słowach babcia Kasia może. Mało rozmowna jest dzisiaj. Pani przyszła, to pani babcia Kasia, czy nie? Rozumiem. Ale ty się nie kłóć, bo to są ludzie z telewizji jakiejś platformerskiej, oni oficjalnie tak? Nagrywają, ten typ. Ten, tak? Tak. To jest właśnie dlatego pytam, platforma. Ale ja wiem, dlatego się pytam, czy to jest ich babcia Kasia, czy nie. A, oni chcą nagrać, jak ktoś jest dla niej niemiły. My jesteśmy dla niej akurat świetni zawsze, bardzo mili. Ona nie chce z nami rozmawiać, niestety.
Tak, czyli babcia Kasia była zasłonięta, ale ktoś się uparł, żeby tą zasłonę podrzeć, tak? Tak, w dwóch słowach. No, babcia Kasia to za mała była, tam ktoś wyższy z czapą. Czyli zniszczyli specjalnie, żeby... Ta... Czyli to jest prowokacja po prostu klasyczna. Dobra, ja nie mogę... Dobra, to jasne, jasne, jasne. Pamiętamy, jak policja bez powodu atakowała uczestników. Pamiętamy, jak ludzie byli zatrzymywani bez żadnego powodu. Tylko w imię ideologii. A, co on tutaj? Dobra, musiałem ogarnąć fame, już jestem. Dobra, ale... Co? W miejscu, gdzie co roku odbywała się demonstracja, jaka kontrdemonstracja obywateli RP, mniejsza lub większa, ale była co roku. W tym roku nie ma ich zupełnie, nie wiemy z jakiego powodu, czy stwierdzili po prostu, że walka jest wygrana, już nie muszą protestować. Flagi monotematyczne, ale bardzo dobrze, że monotematyczne w tym przypadku. Tutaj jedna flaga wyróżniająca się nie Unii Europejskiej. Jakaś flaga wyróżniająca się, nie flaga polska, tylko flaga z przekrzaną Unią Europejską. Czy uważa pan, że to bardzo ważne, żeby dziś to to wybrzmiało, że jesteście przeciw, że narodowcy w Polsce, nacjonaliści są przeciwni Unii Europejskiej? Zwykły Kowalski. Zwykły Kowalski, żadni nacjonaliści. Nic, nikogo nic. Kompletnie. Czy ten sprzeciw wobec Unii Europejskiej to jest coś nowego u was, czy od dawna już wiedzieliście, co się święci? To znaczy, chciałem powiedzieć w ten sposób, że gdy zamawiałem ten baner, myślałem nie przeciwko traktatom unijnym, nie przeciwko super państwu, które się tworzy. Natomiast po tym, co jak odebrali immunitety posłom, europosłom, uważam, że nie dla całej Unii Europejskiej. Przypomnijmy za podanie dalej, czy tam polubienie nawet tweeta. Polubienie, dokładnie. Nie chcemy takiej bolszewickiej Unii. Nie chcemy w niej należeć. Duma! Narodowa Duma! Młodzi, oglądam PTP. Bardzo mi miło, proszę oglądać. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Młodzi nacjonaliści, bardzo dobrze, to jest młode pokolenie. Wielka Polska! Nie nacjonaliści, patrioci. Wielka Polska! Nie podległa! Czy wszystko w porządku? Tak, podoba nam się. Nie, są okrzyki, które mi się nie podobają, ale są takie, które mi się bardzo podobają. Właśnie, które okrzyki się nie podobają, a które się najbardziej podobają? Na przykład, a na wiosnę zamiast liści. Że będą wisieć komuniści. Tak, a, ja jestem przyzwyczajona do tego typu okrzyków, ale one rażą mnie dzisiaj. Bóg, honor, ojczyzna, oczywiście. No, kiedyś na TVN nie powiedzieli, że Bóg, honor, ojczyzna to hasło faszystowskie nawet. No cóż, jesteśmy przebranymi za Polaków faszystami, jak gdyby. Tu sprawa jest jasna. Czyli zależy pani, żeby nie wybrzmiewały takie hasła z agresją, z jakąś taką... Tak, rozumiem, tak. Żeby tak nie byli odbierani patrioci. Tak. W tym miejscu warto zatkać uszy, nawet dobrze jest zalepić uszy jakimś lepidłem, gumą do rzucia, czy czymś takim, ponieważ ta tradycja tu istnieje, polegająca na tym, że niektórzy panowie wrzucają na dół petardy. Te petardy z racji dobrej akustyki tutaj bardzo mocno wybrzmiewają. No nie wiem, czy ta tradycja taka fajna, ale tradycja jest tradycja. Dwa słowa z mostu tutaj, jak impreza, widzę, że bez alkoholu bawicie bardzo dobrze. Tak, bez alkoholu. No, marsz jak marsz, zawsze pozytywnie. Czy spotykacie się z jakimiś takimi komentarzami na co dzień? Jesteście nacjonalistami, czy jesteście faszystami, czy na spokojnie nie dajecie się wepchnąć w taką narrację? Nie, to ogólnie, no wiadomo, mówi się o tym, że marsz jest jakiś nacjonalistyczny, faszyści, jest? Ale nie, tutaj normalnie. Wszystko jest w porządku, rodziny z dziećmi, tutaj jest normalnie, w sensie to, co przedstawia telewizja, to jest takie śmieszne nawet, bo jak ktoś tutaj nie był, to może mieć złe zdanie, ale tutaj jest serio w porządku. W tym roku nie widać żadnych, nie widać małych Ukraińców w tym roku, za to są antyupowskie i anty... No, antyupa i antybandera, niech szanują nas, kraj, naród i to, że im pomagamy jednym. Okej, dwa słowa dla Pyty. Stowarzyszenie Zdjęcie Laskowic. Jesteśmy po to, aby dzisiaj świętować naszą niepodległość, suwerenność. Przez dzisiaj antyukraińskie. Polak w Polsce gospodarzem. Pyta.pl. No, ona nas wykarmiła, wychowała i trzeba jej za to podziękować. Dopóki jest wolna, to i my jesteśmy wolnym narodem polskim. A czy obawia pan się o tę suwerenność Polski, która według wielu jest zagrożona aktualnie w związku z integracją dalszą europejską? Proszę pana, zawsze była taka ta nasza ukochana ojczyzna. Zabory, rozbiory, wojny i to właśnie niedobrze z tej strony, no. Bo jesteśmy takim krajem między wschodem a zachodem i dlatego tu jest niestety.
Tak musi być widocznie, ale my się nie damy, nie poddamy się, bo my z tej ojczystej ziemi pochodzimy. Jeszcze raz, ona nas wykarmiła, wychowała i będziemy jej bronić do końca. Czy sądzisz, że za rok wrócą zamieszki, jak premierem będzie znowu Donald Tusk, czy raczej nie? Czy liczysz na to, czy masz nadzieję, że nie? Jakie zamieszki? No kiedyś były, dawno temu były. A to jak były Żydzi, to były zamieszki. Jak były Żydzi, to były zamieszki, tak? Tak uważasz, że to od tego zależy? Od tego zależy. Nie rozumiem. Jak nastrój? Bardzo dobry. Kocham ten dzień. Kocham ten uśmiech, te biało-czerwone flagi. Dziecko gra. Tam dziecko. No, widzę, no. Wow. To jest zgodnie z tym, co jest na pańskim transparencie, Platforma jest największym zagrożeniem. Czy obawia pan się realnie, że teraz coś złego się będzie działo z niepodległością Polski, że faktycznie utracimy tę suwerenność? No zawsze jest nadzieja. Polska była w wielu bardzo trudnych sytuacjach i może ta nie jest akurat najtrudniejsza. Bywało gorzej. Bywało gorzej. Może pani, może dwa słowa o atmosferze tutejszej. Cześć, jak się wam podoba dzisiaj? Czy byliście wcześniej na marszach w poprzednich latach? Oczywiście, zawsze. Ten jest fajniejszy niż czy taki najbardziej robiący wrażenie? Czy czegoś brakuje dzisiaj? No, trochę brakuje takich okrzyków, wiesz, o co chodzi. Jakiś taki nudniejszy trochę, ale jest zajebiście i tak. Na co liczycie, czego się obawiacie? Czy w związku z zmianą władzy masz jakieś obawy, że w Polsce coś się zmieni na gorsze? Coś będzie... Młodzieżowo, nie? Nie, to znaczy no władza, no PiS, PO, jedno zło, co nie? Czyli nie ma znaczenia to dla was tak na dobrą sprawę? No, nie ma znaczenia, bo jest chujowo, bo chujowo. Polak powinien być u władzy, nie Żydzi, tylko Polak. Polak powinien rządzić Polską i tyle. Dzień dobry, panie pośle, jak nastrój dzisiaj? Podniośle, radośnie. Bardzo rad jestem, że w dobrym towarzystwie po raz już nie pamiętam, który... Przechodzę tą trasą z jednego brzegu Wisły na drugi. W poprzednich latach miałem zaszczyt należeć do Komitetu Honorowego Marszu Niepodległości. W tym roku już nie jest pan poseł. Teraz nie ma już tego komitetu. Po prostu od paru lat nie ma już tego komitetu, ale już marsz jest tak samodzielną inicjatywą, że najwyraźniej nie potrzebuje żadnych komitetów. Idziemy tutaj z przyjaciółmi z Korony, Konfederacji Korony Polskiej, współtworzącej Konfederację Wolności i Niepodległości. A jeśli można zapytać, ale co będzie teraz z Januszem Korwin-Mikke? No, to jest dobre pytanie, które i ja zadaję. Pan Janusz Korwin-Mikke jest polskim skarbem narodowym. No i chciałbym móc przyczynić się w jakikolwiek sposób do tego, żeby polskie życie polityczne nie traciło na nieobecności pana prezesa. Czyli pan poseł żałuje, że poseł Korwin-Mikke został jakby wykluczony. Po prostu życie nie kończy się ani na wyborach sprzed dwóch tygodni, ani o już więcej nawet. A pana posła też się spotkał jakieś konsekwencje po wyborach? Nie rozumiem. Czy pana to jakieś konsekwencje spotkały po wyborach? No mnie takie konsekwencje dotknęły, że ja tu maszeruję z moimi kolegami posłami, których jest już teraz z rekomendacji Korony jest już kilku. Pan poseł Skalik, pan poseł Roman Fritz. O, proszę zagadnąć posła Fritza. Dzień dobry, panie pośle, jak nastroje dzisiaj? Doskonałe zestroje. Cieszymy się bardzo, jak co roku. Jak co roku jestem tutaj, staram się być przynajmniej. Świętujemy może nie tyle Dzień Niepodległości Polski, bo ten był 7 października, ale mamy święto narodowe, więc naszym obowiązkiem jest zademonstrować nasz piękny patriotyzm, fantastyczne biało-czerwone barwy. Natomiast ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na jedną rocznicę, którą mamy dzisiaj, mianowicie 350 lat, dokładnie dzisiaj mija, od naszej wiktorii pod Chocimiem numer 2. 11 listopada 1673 roku husaria rozbiła wojska tureckie, wojska osmańskie. Bądźmy też z tego dumni, wspominajmy. Też również formacja, oprócz ONR-u jest też Czarny Blok, jasne. Czy w dwóch słowach może o Czarnym Bloku, jakim dzisiaj, jaki w tym roku ma założenie, jakie ma hasło? Żeby być czarny. No tak, jasne. Bo bardzo modni są uchodźcy, tak? Nie, ale co roku macie jakieś takie główne hasło swoje. No to dzisiaj jest Czarny Blok, jest czarny.
Rozumiem, dzięki. Bardzo ciekawe hasło tym razem, słucham? Coś tam na Bożek. Tutaj bardziej, co zasłania? A, znowu jakiś element, który zasługuje na bycie zasłoniętym. Rozumiem, rozumiem. Tak, flagi jakieś tęczowe, zasłonięte. A tutaj kolumna przed nami ONR-u oraz kolumna na czarnego bloku. Pozdrawiam. Proszę Państwa, to elegancko czarny blok, który postarał się też jakąś taką, mam nadzieję, oprawę i będzie również trochę racji. Myślisz, że nie teraz jeszcze? Pod mostem będzie. Pod mostem, no tak, co roku. Mamy tutaj świeżo upieczonego posła elekta, pana Marka Jakubiaka, który zdobył w Warszawie rekordową liczbę głosów, prawda? Ile tych głosów było? No około 40 tysięcy, 39 z hakiem. Czyli udało się wejść z 8 miejsca w Warszawie. Jako drugie miejsce. To duża odpowiedzialność. Co zamierza pan zrobić z tym zaufaniem? Umówmy się, że ja posłem jestem kolejny raz. No tak, a świeżo upieczonym w nowej kadencji, 10 kadencji, tak? Tak, tak, tak. No nie, odpowiedzialność jest bardzo duża, dlatego że ja byłem na przegranej pozycji, tak? To obywatele zdecydowali, oddając głos. I z powodu tego jestem dumny. No dzisiaj powiem szczerze, ja prowadzę taki program Nocne Polaków Rozmowy. Zawsze w czwartki o 20:30 1500 ludzi przyszło z tego programu dzisiaj. Czyli ta liczba głosów to jest zasługa programu, uczestnictwa w internecie, czy czego? Konsekwencji? Ja myślę, że każdy polityk powinien lubić ludzi. Jak lubi ludzi, to ludzie jego lubią. I wtedy są głosy. Baner pokazujący media kłamiące. Warto zwrócić uwagę, że i zarówno TVN, jak i TVP zostały tutaj umieszczone oraz również media społecznościowe, które jak wiemy również potrafią cenzurować ze względów światopoglądowych, więc też symbol sprzeciwu i hasło idiokracja. Demonstracja weszła w taki swój końcowy etap, w etap, kiedy to przechodzi pod mostem, wtedy można więcej petard też rzucić. Za chwilę ta główna część się oddzieli i zostanie część czarnego bloku ONR-u, która jak co roku urządza sobie takie małe takie zajęcia z krzyczenia haseł, więc również postaramy się pokazać. I generalnie nie lubimy syfu, tak głosi plakat, który z drugiej strony mostu wywieszono. Tutaj chyba jedna ze starszych uczestniczek marszu. Jak się pani dzisiaj marszuje i jak nastroje? Wszystko w porządku? Przepraszam, nie mogę mówić, bo mnie ząb boli. Ojej, to zdrówka życzymy w takim razie. Ząb wyrwany mam. Tak. Rozumiem. Zdrówka, wszystkiego dobrego. Co mogę powiedzieć dokładnie? Bardzo, bardzo fajni ludzie, normalni, kulturalni. Nie słyszałem, powiem szczerze, przekleństwa nawet. Wszyscy się bali, że jak znowu do władzy dojdzie Platforma, to znowu będą zadymy na marszu. Chyba jeszcze w sumie nie doszła do końca, nie doszli, dochodzą. Więc pierwszy raz jestem na marszu, przyjechałem z Wrocławia i właśnie się byłem ciekaw, czy coś będzie, czy będą wywieszane jakieś inne rzeczy, ale naprawdę... Czyli to, co mówią w niektórych mediach, że to nie wiadomo kto, faszyści, to bzdura. To na pewno, no ale nie poczekamy, zobaczymy, czy coś nie wymyślą na kolejnych... Za rok może być prowokacja. W tym roku być, tylko babcie Kasie wstawili. Powiem tak, jeśli można. Moja żona, będąc w ciąży z moim synem pierworodnym, jak poszliśmy na marsz, jak na Placu Konstytucji rozkręcili zadymę, to musieliśmy stamtąd uciekać bardzo szybko, bo jak nadymili, to po prostu nie wiedzieliśmy, gdzie mamy się schować i uciekaliśmy w stronę Politechniki, tak? Lata temu chyba. No, to był 2012 rok, tak? No, a teraz nie boicie się, że to znowu wróci? Pewnie tak, natomiast mam nadzieję, że już tam nic do spalenia nie ma pod ambasadami, budek żadnych. Także mam Sienkiewicz znowu do władzy idzie, więc zobaczymy. No tak, ale on jak będzie najebany, jak będzie napity... Pikniemy. To pierwszy raz był. Jak będzie napity książem, to nie wiem, czy to będzie na ten. Także on plami nazwisko generalnie Henryka Sienkiewicza i tak sobie pomyślałem, że on nawet Kmicicowi nie wart czyścić ostryk. Ostruk! Bardzo się cieszę, że jestem na marszu. Nawet racę trzymałem. I myślę, że jest bardzo fajnie. I tutaj też. Trzymajcie się, hejka. I proszę Państwa, tak jak obiecaliśmy... A, dobra. Tak jak obiecaliśmy, tutaj centralnie pod mostem odbywają się standardowe pokazy grupy Czarnego Marszu. Na standardowych pokazach atrakcje takie jak palenie flag rozmaitych, palenie flagi Unii i innych takich. Zasłonił! Zasłonił!
Trzecia droga? Co? Co? Czy oni mówią trzecia droga? Opór! Opór! Narodowy opór! 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 Narodowy opór! 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 Narodowy opór! 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 Chodźcie, chodźcie, tak. I tutaj w iluminacji raz efektów specjalnych, śpiewów, przeszliśmy przez tą bardziej radykalną część marszu, która w sumie, mimo że radykalna, też była sympatyczna, miła i nie spotkaliśmy tam żadnych akcentów negatywnych kojarzących się z przemocą czy antypatią. Właśnie jeden pan z tego czarnego bloku powiedział, że Chrzan Hołownia zabrał im nazwę trzecią drogę. No właśnie, tak trochę, że oni krzyczeli. Że to pierwsi byli nacjonaliści. Oni krzyczeli, że nacjonalizm to jest trzecia droga. Tak. I to jest trochę faktycznie problem, że Hołownia się do tego przykleił. No, no trzeba... Przed burzą trochę. Dobrze wyrzuć gumę, żeby była odpowiednia do ucha. Jesteś paskudny. Biała Europa! Dzień dobry. Gratuluję pomysłu. Co to za transparent? Może pan go rozszyfrować? A, raz, dwa, trzy, cztery i reszta. A jaka telewizja? To pyta.pl. A nie wiem, nie znam. To jest z internetu, kanał internetowy. Aha, no to jest takie, wie pan, żeby Tuska popierać, bo on ma, mówią, że on programów nie ma. Ma programy, ma TVN24, ma ośmiogwiazdkowy ma program, ma taki program, wie pani, jak się opiłuje z przywilei, to jednych, to będą ci opiłowani, to ty obrzezani będą mieli więcej przywilejów wtedy, no. Na tym to polega. No tak, ale nieważne, ale do końca nie możemy zrobić. Czekaj. W takiej właśnie bardzo miłej i serdecznej atmosferze odbywał się tegoroczny Marsz Niepodległości. Wielu młodych ludzi entuzjastycznie nastawionych do patriotyzmu, którzy absolutnie swoim zachowaniem, przynajmniej my nie widzieliśmy, nie niepokoili. Głupoty, chłopie. Właśnie mówiłem, że nie niepokoicie nikogo swoim zachowaniem. No dobrze, oprócz tego jednego pana, który mówi, że jest zupełnie odwrotny niż mówię, było bardzo sympatycznie, prawda? Dokładnie. I zobaczymy jeszcze, co tu się święci. Chodźcie. No właśnie, tutaj nie naciśnij pasa, naciśnij pięć i nacjonaliści, którzy niestety, ale Szymon Hołownia próbuje zabrać na nazwę Trzecia Droga, która jest już wcześniej była używana przez środowiska nacjonalistyczne w Warszawie i nie tylko. Nacjonalizm trzecią drogą, prawda? Nacjonalizm był trzecią drogą, a nie żadna trzecia droga teraz. To nowa jakaś nazwa jest. No właśnie, właśnie. Co? Może dwa słowa na zakończenie, jak się pani podobało? Bardzo się podoba, jeszcze Polska nie zginęła. Dziękuję ślicznie. I przejazd policji kończy tegoroczny Marsz Niepodległości na Błoniach. Odbędą się jeszcze jakieś przemówienia, może też odbędzie się jakaś mały pokaz opraw. No ale to nie z naszym światłem. Możemy tak z reporterskiej uczciwości tylko spytać, co się stało? Czy to wypadek, czy to ktoś... już teraz odruchy, tak. Teraz już. Cześć. Siema. Ale chcieliśmy spytać, czy to wypadek, czy coś specjalnie się stało? Słucham? Czy to był wypadek, czy specjalnie? Nie, wypadek był. A, wypadek, no. Jeszcze mam takie prośby, żeby właśnie ratowników medycznych pochwalić. Nie, jak najbardziej. Chciał dziewczynę i mówisz. Właśnie mówię, że a przede wszystkim panią tu... Podrywasz ratowniczki na oko, no. A przede wszystkim panią... Gdzie jest ten pan? Więc... O, jest tutaj. Ale naprawdę mówię, że... Wspaniali ludzie. Wspaniali. I więc atmosfera wciąż wspaniała i nawet ludzie z zasłoniętymi oczami... Atmosfera jest... Powiem tak, aby więcej takich ratowników. Nawet ludzie z zasłoniętymi oczami po obrażeniach przed chwilą zaznanych mówią, że jest świetnie, a to tylko wypadek był, więc nie ma się czego naprawdę przejmować, nie ma się czego obawiać, można przyjść z dziećmi nawet. Ale tutaj pan trzeci ratownik. A to poważnego się stało w to oko, czy nie? No racą dostałem. W zeszłym roku mi trochę sparło, bardzo nieprzyjemne. Także tak, ale tutaj naprawdę ratownicy medyczni zrobili swoją robotę i... Niestety pani trochę rękę, nic mi nie że jest. Tak powiem, z gołem, ale naprawdę, służba medyczna, tak. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Hejka, na razie, trzymajcie się.